Terenki nie będzie. Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie. Przepraszam, niestety Wolonga nie będzie, pewnie widzieliście post. A jeżeli nie widzieliście, to teraz wam mówię, ale za to w ramach rekomendacji pogramy sobie w demo, które niedawno wyszło, do czwartego Residenta. Niestety nie ma polskiej wersji językowej, ale jeżeli będziecie tutaj potrzebowali jakiegoś tekstu, dialogu, no to kurczę, może coś wam tutaj będę opowiadał, co tutaj się będzie działo, porównywał z wersją oryginalną. No i kurczę, widzimy się po krótkim cięciu, bo muszę tutaj jedną rzecz ustawić i lecimy z tematem, nie ma co czekać. Także już będziemy się widzieć, ja tylko jedną rzecz właśnie chcę tutaj przestawić. Bawiłem się trochę. Dobra, jesteśmy gotowi. Czy ta ręka jest niewidoczna? Jest widoczna troszeczkę, ale to będę tą używał. Jesteśmy gotowi. Rozpocznijmy tą przygodę. Jak tutaj jest napisane, rozpocznij główną historię i doświadcz koszmaru. Rozpocznij nową grę. Rozpocznijmy więc. Ukryję tylko tego małego gryzonia, który był na środku ekranu, bo on jest nam totalnie niepotrzebny. September 30th, 1998. Nawiązanie do Residenta drugiego tutaj. I'll never forget. Pierwszy dzień. The cop inside me died that day. And that night Raccoon City was wiped out. Thanks to the bioweapons created by Umbrella. Pierwszy dzień w Raccoon City. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. Na końcu spadła atomówka, to był koniec Residenta trzeciego. Later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. O, jest Krauser. Nie było tego w cutscence w oryginalnym Residencie. Even for a second, this time it can be different. It has to. Tutaj Leon jest oparty. Ponieważ gramy Leonem S. Kennedym i wyruszamy w poszukiwanie córki prezydenta do Hiszpanii dokładnie. Tutaj jest tylko napisane, że to jest wioska w Europie. Jesteśmy. Rozdział pierwszy. Zobacz co. Dlaczego tak zwlekają? Tutaj chodzi o policjantów. Nie mieliśmy właśnie pełnej cutscenki, więc nie widzicie tego, ale pierwsze co mi tutaj się rzuca w oczy. O, mogę biec. No to oprócz tego, że mogę biec, no to jest to, że ta droga do spotkania pierwszego z Walla, do takiego domu. Mam nadzieję, że on zaraz nam tutaj się ujawni. O, mamy kucanie, jest. Droga do tego domu jest no dużo dłuższa niż w oryginale. Wejdźmy więc. Zobaczmy, cóż nas tam czeka. Anyone home? Wydaje mi się, że nikt. Dom jest dużo większy. Jest to znak. Judgment, czyli sądem. Sądem jest noc? Nie noc, noc jest night. Milutki krzyżyk, nie powiem. Ten dom też wygląda na taki zadbany. Ktoś tutaj naprawdę dbał. I widzę, że w ogóle ta chata jest większa niż w oryginale, bo w oryginale mijaliśmy korytarz, wchodziliśmy i od razu była rozmowa z tym typkiem. Nie było tylu drzwi, ile tu jest. Ojej. Wnyki. Dużo wnyk. I typ za drzwiami. No coś. Ale wyglądają fajnie te ziomki.
Sorry to barge in like this. Coś tam gotuje. Busco a un policja. Vino aquí? O, to w ogóle też jest zmienione, bo Leon pytał, pokazując zdjęcie córy prezydenta, czy widział tą kobietę. A nie, czy widział policjanta. Znaczy było trafione. Jest element siekiery. Ej. Jest efektownie. Są różnice. Oj, chyba policjant jest ubijany. Dobra, tu wypadł klucz. Pozwolimy go sobie wziąć. To jest do skrytki łowieckiej. Tak to najmniej nazwane jest. Łowcy. A ten łowca, łowczy. Różne tutaj możemy interpretacje wykonać. I dużo jest tych symboli. To są symbole głównego złego. I to są z gwoździ w ogóle. Ej, mega to wygląda. No nie mogę tutaj powiedzieć. Naprawdę postarali się twórcy. Tylko znowu. Jest kolejny rezydent, który nie jest w naszym języku. Nawet napisy nie są. Cóż tam, Leon, przeglądasz? Hey. Jest policjant. Martwy, oczywiście. Gardło ścięte. I read you. What's your situation? Drugi został też porwany. Świetnie. Zapowiada się coś więcej, tylko mogę sobie popatrzeć. Mamy celowanie. Na zasadzie tak jak było w poprzednim rezydencie. No co, jest jedyna droga do wyjścia, więc. No fucking way. This just keeps getting worse. Mamy mało amunicji. Dobra, tu zaczynaliśmy, tak? Tu się otworzyły drzwi. Przebiegnijmy przez nie. O! Ziółko. A jak dobrze wiemy, w rezydentach zawsze ziółko leczy, tak? Włazimy. O, drzwi, które można zamknąć. Czyli pewnie wyważą nam je zombiaki. A czy nie zombiaki? Tutaj to jest Las Plagas, tak? Ale o! Jest pani... Jest córa prezydenta. Wszystko wskazuje, że jest git. Bruce. This is Condor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. Kiera wjechała. Kolego. Let myself out. O, i to jest element z oryginału. Ponieważ było dużo wyskakiwania z okien i właśnie w takiej animacji, w takim stylu. Aż dziwne, że ten cywil nie rzucił toporkiem, bo element rzucania bronią pojawiał się bardzo. W
tej grze. Teraz musimy uważać. Jak widzicie, jest zawalony krwią. Jak dobrze pamiętam, to będą leżały wnyki na drodze. A wiadomo, że wnyki nigdy nie są dobrym. Trochę na minus, że mamy oznaczone te kufry, które nam coś dają po zniszczeniu. W oryginale tak nie było. W oryginale się rozwalało wszystkie kosze i kufry. Gunpowder, czyli proch strzelniczy. Obstawiam, że tak jak w drugim rezydencie będzie można z tego prochu robić bronię. Ale obstawiam, że to jeszcze nie teraz. Dobra, musimy wrócić na szlak. Widzę zabitego wilka. I to mi się kojarzy, zgarniętego we wnyki, to mi się kojarzy z takim, można powiedzieć, subquestem, gdzie można było uratować wilka z wnyk. I tak uratowany wilk pomagał nam później przy walce z gigantem. O, jesteś. Dużo vamos. Mogę zdzielić skopa. Nie chcę pytać, co się miało z tobą wydarzyć. Obstawiam, że ten wirus mógł wyleść. Co się pasożyt. Dobra, poruszajmy się. Zerkając tutaj dosyć dokładnie na ścieżkę, która jest przed nami. Ponieważ, no nie, chciałbym... O, wnyki leżą pistoletem. Tak. Oczywiście nie ma co tak szaleć ze strzelaniem. Jest. W szoku jestem, że to się udało. O, nie muszę już dobijać. Dobra. Widzicie ten plus jeden tam na przeładowaniu. Granat błyskowy, zawsze spoko. Więcej amunicji. Plus jeden na przeładowanie znaczy nie mniej, nie więcej, że mamy w komorze już jeden dodatkowy pocisk. Możemy zmieniać, możemy granat błyskowy. Fajnie. Tu mamy mapkę. O, itemki wyglądają tak samo jak w oryginale. No i tu jest jako kraftowanie, a nie jako łączenie, ale okej. Kurczę, to już? Widzę, że wyrzucili trochę elementów w tym Quick Time Event. Głowy pospadały? No, co za przypadek. Bo chyba dużo wskazuje, że już jesteśmy we wiosce. No tak. To jest kultowa miejscówka. Z czwartego rezydenta. Zostaje podpalony pan policjant, który jest do krzyża uwiązany. Możemy tam iść na wprost. Czego chyba nie doradzam nikomu. Możemy sobie tu pokrążyć. Donde está? Jest piara. Donde está mi cuerpo? Here we go. Yeah.
Dawaj, 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 dawaj. Już nie żyjesz? Aha, rzucają. Zamykamy się. Drabina. O! Jest i on. You gotta be kidding me. Idziemy na górę. Jest to bardzo twój szczęśliwy dzień. Wyłazimy. Trafił mnie. Jest pan z miłą. Z piłą, nie z miłą. Dobra, użyjmy sobie. O, ty jeszcze żyjesz, chamie. Dobra, chyba go zabiłem. Kurczę, podoba mi się to, powiem wam. Złapał mnie. Dobra, czyli ja tu nie jestem tak bezpieczny, jak myślałem, że jestem. Dobra, wiać! Krowa! Do góry. Ten z piłą mechaniczną mnie przeraża. Idziesz. Amo. Tak jest. Na dół. Dzwony. Tak. La campana. Uf. Nos invoca. Tak jest, ale to jest pięknie odwzorowane. Muszę wam powiedzieć, ten level jest mega.
Tenemos que servir. Ktoś rzuci? Lord Sadler? A Lord Sadler to jest poderoso. Ciekawe, czy tu się skończy ta demo, bo... Przekot po prostu. No i jest logo Lorda. I całej tej sekty, tego kultu. A mało brakło i by mnie dopadli. Where's everyone going? Bingo. I w tle podpalony policjant. Wow. Kurde, się poczułem, jakbym grał w starego Rezydenta. No nie powiem wam, zachęciło mnie trochę to do zakupu. Ale gdyby nie to, że nie ma polskiej wersji, troszeczkę będę bojkotował tą grę. Ja też dziękuję za grę. Fajnie, że jest dostępna. Już niedługo, 24 marca, tak? Dlatego też postanowiłem te demko wrzucić niż Wolonga. I mam nadzieję, że podobał wam się taki krótki, bo dosyć krótki materiał. Niedzielny, może nie do obiadku, ale do jakiejś kolacji. To bardzo, bardzo, bardzo by odpowiadało. Także ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się następnego. W poniedziałek Heroesy, Necropolia, czyli też temat taki trochę zombiaczkowaty. Trzymajcie się, hej.